Hej, z tej strony Grustu i wracamy do Stołczy. Jesteśmy w sumie przed miastem. Jak widzicie, jest dosyć spore. Miasto Bryn. Oczywiście nie będę was zanudzał chodzeniem i oglądaniem tego wszystkiego. Po prostu najciekawsze i najważniejsze punkty zwiedzimy i pewnie odbierzemy pierwszy jakiś kontrakt do zadania, gdyż sam nasz tutaj kolega powiedział, że zobaczmy Weren na tawarni Bliski Brzeg, więc później to zrobimy. Na razie zwiedzimy i zobaczymy jakieś kontrakty. Mamy też zapas gotówki, może coś ciekawego też się kupi, więc ruszajmy. No oczywiście, pierwsze miejsce, jakie tu już widzimy, mamy stregan z warzywkami, a niżej mamy tutaj sklep elfów, gdzie można ci kupić ciekawe rzeczy. Na razie ruszamy dalej. Doszliśmy do głównego miejsca, gdzie jest targ. Mamy tutaj też kościół, mamy tutaj dostępne warzywa, owoce, zestaw sprzętów leczących, rzeźnika, ogłoszenie, nawet jakaś... Co by nie gadali, Edward wcale nie był złym królem i zniszczyli jego pomnik tego króla. Mam tu oczywiście możliwość sprzedania, a tu obok mamy nawet, zobaczmy, gospoda Złoty Kłos. Gospoda Złoty Kłos jest jedną z droższych karczmy, gdzie za nocleg, za dzień jest 50 sztuk złota, ale po obudzeniu się z rana dostajemy posiłek, który czasami jest wartości nawet 40 sztuk złota. Oczywiście nie w sprzedaży, tylko ogólnie zapis. Jak tutaj klikniemy i znajdziemy sobie, że to jest niby warte 250, tak naprawdę będzie połowa sprzedaży cenowo. Ale zawsze to przynajmniej mamy dodatkowy posiłek, który możemy sobie spożyć. Dajmy dalej. Tu mamy bryński bank, do którego możemy udać się, by zmienić sobie gotówkę na weksle, żeby mieć mniej właśnie takich kawałeczków nazbieranych, ale na razie nie ma sensu. Ruszamy dalej. Tutaj mam kolejną miejsce, akurat karcz Mastażnica. Tutaj akurat chyba jest za nocleg 15 albo 25. Tu wyżej mamy lombard, który skupuje wszystko. I przy okazji z tej strony, jak już widzicie, mamy też kolejnego sklepikarza, ale również i wójta. I teraz na rekrucie czekaj, nie wnosz mi na poborowego. Nazywam się Bernie, jestem kwatermistrzem. Przepraszam, kwatermistrz straży przedniej. Miło cię poznać, jesteś najemnikiem, dobrze zgaduję? Zgadza się. Przychodzisz tu, by dołączyć do straży przedniej? Podpisałem już inny kontrakt, nie mogłbym do was złożyć nawet gdybym chciał. Nie, po prostu szukam dodatkowego zajęcia. W takim razie przychodzisz we właściwe miejsce. Zajmuję tu się zarządzaniem zapasami, a jeśli chcesz, to dać ci jakąś robotkę. Albo dwie, na których zrobię, nie brakowało nam czasu. Zobaczmy, jak sobie z nim poradzisz. Jeśli wykażesz się, że można na ciebie liczyć, to może uda mi się dać ci dostęp do moich starych zapasów. A zapomniałbym, weź to na wypadek, jakby zmieniło ci się zdanie na temat straży. W innym przypadku możesz chociaż pokazać tę ulotkę towarzyszom. Mamy ulotkę, ale nie mam miejsca na nią. Więc panie kochany, zanim przeczytamy tą ulotkę, to muszę coś wyrzucić. Ech, nie tak. Dajmy tą ulotkę. Najemniku, wystarczy jak nadstawiania karku dla martwego króla i jego dziwki. Tu grobo zaczynają od początku. Dość jego snobistycznych, szlacheckich kpin. Dość już rabunku i bandyctwa. Zasługujecie na coś lepszego. Jeśli nie brzydzisz się uczciwej pracy, dobrego, regularnego zarobku, jedzenia i picia dosyta lub noszenia wysokiej jakości ekwipunku, nie przegap swojej szansy. Magister zaprasza cię w szeregi straży przedniej, armii, w której jest miejsce dla każdego. Kwatermistrz Bern, przebywając w dzielnicy starych wież, przekaże ci wszystkie niezbędne informacje. Stań w szeregach straży przedniej i przekaż tę ulotkę swoim towarzyszom broni. Jak widzicie, akurat jesteśmy już... To było pierwsze miejsce, teraz tu mamy to drugie miejsce. A ogólnie musimy się udać jeszcze do jeszcze innego miejsca, gdzie są doki. Ale to za chwilę tam dojdziemy. Przeczytaliśmy tą ulotkę, nie jest nam potrzebna. Wywalmy ją, podnieśmy nasze tutaj zapasy. Dobra, nie to chodziło. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz ciekawego? Ogólnie rzecz biorąc, mógłbym kupić od ciebie bełty, ale na razie tego nie zrobimy. Ale jeszcze miałeś tak. Może pogadamy, pokaż mi swoje towary. Na razie nie. Potrzeba wam najka, masz zamykasz tą robotę. W tej chwili mam tylko jeden otwarty kontakt, przekręte katakumby. Zainteresowany? Przekręte katakumby. Przybywam w samą porę, mam propozycję. Zapewne doszły cię sługi o szkarłatnej pladze i tym, co uczynia z mnichami wszelkiej maści klerykami, prawda? Kieron Bryn jest zainteresowany tym, jak wiele prawdy jest w tych historiach. Właściwie kilka godzin stąd znajduje się podejrzane ruiny zwane Cenobium Dłoni Pokuty. Ktoś musi zbadać ich katakumby i dowiedzieć się, co tam do cholery zaszło. Myślisz, że dasz sobie radę? Stoi. Dobrze, mowa stoi. Daj mi swoją mapę, zaznaczę ci, dokąd masz się udać. Masz 3 dni, żeby się tym zająć i odebrać nagrodę. W porządku, w takim razie co? Pójdziemy do karczmy, zobaczmy, mamy 3 dni. Mamy spore zmęczenie, trzeba jednak odpocząć. Trzeba będzie wyruszyć w takim razie. Gdzie to miejsce jest? Dosyć daleko. Po prostu jeszcze jakieś miejsca będą do zwiedzenia.
Więc tym bardziej trzeba będzie to zwiedzić. Ale najpierw nasza postać musi jednak iść odpocząć. Karczmy mamy blisko, więc wypoczniemy i wyruszymy w dalszą podróż. No i dobrze, wyruszamy w podróż. Udało nam się zebrać trochę rzeczy. Tu jest interesujące miejsce, ale na razie nie pójdziemy. I tu też jest jakieś interesujące miejsce po drodze. Ale zanim tam pójdziemy, no to trzeba będzie dostać się do tych przeklętych katakumb i wykonać to zadanie. Więc na razie pójdziemy drogą i zobaczymy, co do nas może czekać. Okazji trzeba uważać, żebyśmy nie trafili na jakichś bandytów. Przy okazji też mamy nową umiejętność, która się nazywa dalekosiężny strzał. Więc powinniśmy z tego... O! I już widzę, że będziemy mogli go przetestować. Ładnie. Trafiliśmy go. Spróbujmy go na razie jeszcze walnąć dwa razy tym. Okej. I to też jest jednak z czasem, żeby udało się. Dobra, odskoczymy. Żeby po prostu naciągnąć i... Pięknie, z bliska trafiliśmy nawet. Bardzo ładnie, udało się. Więc załatwiony. Poczniemy chwilę, no trochę energii poszło nam. Ale ten dalekosiężny strzał będziemy raczej dosyć... Wow! Ładnie! Bestie takie dosyć... gulony. Krzyżówka niedźwiedzia i dużego kota. Okej, okay, na razie, to sobie oszczędzimy. Jak widać, to jest dosyć wesoło na dzień dobry. Aha, i tym tajemniczym miejscem było to. Okej. Okay. W tym razie ruszamy w dalszą pod... God damn it! To jest grane! Trzy? Niebezpieczne rejony są wokół tego miasta. To naprawdę. Dobra, przejdziemy sobie trochę tak na ukos. Póki nas nie widział. Raczej nie damy mu rady. Dobra, ruszamy dalej. Dotarliśmy do tego miejsca, więc trzeba będzie ostrożnie uważać. Ostrożnie uważać. Trzeba będzie uważać i chodzić ostrożnie. Żebyśmy zaraz nie napchnęli jakichś przeciwników groźnych. Na razie widzę, że zgliszcza, cmentarzyska. No okej. Okay. I kruki pożerające zwłoki. Zobaczmy, co w tych zwłokach ciekawego. Aż kości zniszczony płaszcz. No okej, okay, no to nic, co nam się przyda. Tu też. Sprawdzimy sobie, no przy okazji, jak tu leżą, to czemu by nie kliknąć sobie i nie zobaczyć. Lutnia. To raczej nam się nie przyda. Dobra, wchodzimy na dół. Okej, okay, już rozejrzymy się przy okazji. Tutaj widać, że jeden jest przeciwnik gdzieś. W miarę blisko. O, tu jest już szczurek ogórek. Załatwiamy go. Okej. Okay. Jeden rozwalony. Uj, zbliża się kolejny szczur. No dobra, szczura to jeszcze nie jest tragedia. Okej. Okay. Dobra, tu widzę, że możemy naciągnąć i spróbujemy, póki nas on nie widzi. Korzystamy z tego. Ładnie, za 42 i stracił kolejne chyba 42. No, zobaczymy. Nie, 4 zdrowia, ale ładnie to wyglądało przez chwilę. I ma krwawienie, więc możemy go teraz normalnie poukładać. O, to już nie trafiłem. Ale porozwalił się. Tu jeszcze ktoś jest. A zobaczmy ten dół. Zbierzmy sobie na razie tą strzałę. Tutaj załatwiony. Okej. Okay. Okej, okay, to tylko nie topesz, całe szczęście. Załatwiony. No, podejdziemy na razie w tą stronę. Wygląda bardziej bezpiecznie. Zbadamy sobie zaraz, co tutaj jest. A, pusta komoda jak zwykle. Ruszymy w takim razie w dół. No właśnie. I tu coś może być. No właśnie. Spróbujmy na razie odskoczyć. Dobra, dostał. Spróbujemy go zblokować. Dobra, dostał zblokowanko. Sprawdźmy. Spróbujmy jeszcze z tego. Okej, okay, dostał za 20. Naciągnijmy. Ładnie, krytyk. Zobaczmy. 39, ale nie będę ryzykował, że mi zaraz dojedzie za pół hapsa. Nie będziemy aż takie nic po nie. Odskoczymy sobie jeszcze. Dobra. Jeszcze strzał. Dobra, spróbujmy, może go załatwimy. Ach, dobrze, padł, idealnie. 7 strzałów poszło niby w niego. Ale trzeba będzie to ostrożnie podchodzić, no to jednak ta walka dystansowa jest mozolna, żeby uciec odpowiednio od przeciwnika. Rozejrzyjmy, no tu jeszcze sporo może być. O, proszę, mamy zwój oczyszczenia, weźmiemy sobie. I tutaj mamy księga. Książka zaprzeczana i 100 warte, więc nie weźmiemy. Może ich być sporo. Wiecie co? Zrobimy tak. Ja sobie otworzę to. Naciągnę. Ajajajaj, dobra.
i dupka. Na broni. Walka z bliska. O, świetnie. Nie, panie. Uciekamy do tyłu. Jesteś niebezpieczny. Niebezpieczny drań. Macie jakoś ogłuszyć? Sprawdźmy. Dobra, spróbujmy jeszcze z tego. Dobra, trochę dostał. Okej. Okay. Zbliżył się. I jeden strzał jeszcze. O, dostał. To było dosyć niebezpieczne już. Ładnie nas pociachał. Zbierzmy, co się da. Nie za dużo. Rozumiem, przymusz sobie odpoczynek, no bo trochę nas zjechał, nasze punkty wytrzymałości. A głód, pragnienie jeszcze mamy na optymalnym poziomie. Ból trochę nam wzrósł, ale nie ma tragedii. Tu jest przeciwnik blisko. I tu ryzyko jest kolejne. Próbujemy najpierw uciekać do drugiej strony. Ale zrobimy tak jak wtedy. Dobra, to już wiem przynajmniej, że tutaj będzie w ten sposób, ale możemy go... Pięknie odsunięta. Możemy jeszcze ją sieknąć. Ładnie, jeszcze raz. Dobra, teraz tylko tego załatwimy. Tu już po prostu postrzelamy sobie w niego, jak do kaczki. I załatwimy. Dobra, to ładnie weszło, bo się udało ogłuszyć. Jakaś półeczka. O, pusta niestety. Okej, możemy przejść dalej. Sprawdzimy to drugie miejsce. Tam cały czas coś biega. Jak dużo tu jest? Będzie, że to jest tylko ten jeden obręb. Więc no, tłumie nie weźmiemy. Uj, tu tylko drzwi zamknięte lekko. Oś. Kim wy jesteście? Od razu ucieczka. Tego dwa razy. Dobra, odepchnięty. Troszkę się trzeba wycofać. Rozwalmy tego. Czym ty jesteś? Co ty potrafisz? Plucie krwią, żądza krwi, wyssanie życia i pękające pęcherze. To nic fajnego. Jak widać, on się trochę wykrwawia, bardzo dobrze. Naciągnijmy sobie, okej, okay, teraz podszedł dosyć blisko, możemy go... Dobra, zdzielony. I spróbujmy jeszcze go załadować z tego. Aj! Błąd, ale dobra. Dobra, udało się z zwykłych strzałów niemierzonych, bo już był wystarczająco blisko. Pięknie to wyszło i teraz możemy zająć się tym. A trochę za daleko jest. O, a teraz powinniśmy go pięknie trafić, zobaczmy. Jeszcze jeden mierzony strzał. No i padł. Mierzenie dobra rzecz. Możemy teraz zebrać sobie z nich rzeczy. Za dużo tego. To rozwalmy. Nic ciekawego. A jeszcze z tego rozwalmy. Odzyskajmy nasze... O, niestety nic strzał nie ma. Ale... Otwórzmy nasz tutaj kołczan. Zmienijmy sobie. Na wszelki wypadek. Odpoczniemy chwilę, zanim będziemy dalej walczyć. Dobra, odzyskane. Bierzemy sobie to. Otwórz zameczek. Oj... Dużo. Dużo urzających przeciwników. Dobra, jeden załatwiony. Teraz trzeba będzie odskoczyć. Dobra. Oczywiście przesuwamy się ile się da. Na mierzonko. Dobra, dostał. Znowu ucieczka. Mierzonko. Odskoczymy. Dobra, jeden załatwiony. Możemy zająć się następnymi. Szczura to myślę, że one-shotujemy pewnie. Zobaczmy, spróbujmy odpalić to sobie, teraz to i piąteczka, żeby ładnie go tutaj jeszcze odsunąć, zogłuszyć. Okej, okay, ogłuszony, zobaczmy jak on wygląda. Spróbujmy go z tego jeszcze trafnąć. Pięknie, oberwał. Teraz możemy połapić się w dalsze obrażenia. Odsunięty, bardzo dobrze. Pewnie zaraz będzie nas jęzorem chlastał. Ale jak na razie, ładnie. Okej, okay. Udało się, kolejny pokonany. Możemy zrobić sobie nasze drogocenne strzały. No to już było troszkę wyzwanie, ale dało radę. Dało radę z ucieczką, ale jednak poskromieni. Dajmy dalej, trochę odpoczęliśmy. O, ma tu rozejrzenie krótkie. Księga. A ona daje doświadczenia. Kartkujemy, jak będziecie chcieli, to sobie spauzyć i doczytacie. Teraz zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Nic i pewnie wielkie nic. Nie szkodzi. My zmienimy broń. Robimy tak samo jak ostatnio. Otwieramy. Dobra, przeciwnik jest w miarę blisko, ale odskoczymy od niego. Musimy go dwa razy jeszcze sieknąć. Dobra, odsunięty. I załatwiony pięknie. Bierzemy sobie, otworzymy sobie skrzyneczkę, jak żeby inaczej. Trochę złota. O, pułapka to była. A tu wygląda, że nic ciekawego więcej nie ma.
Tu jeszcze coś zniszczone. Kolejna księga. Samo, będziecie chcieli sobie, spauzujecie i doczytacie. I to rozwalimy. Nie jest potrzebne. O, korona. Może być. No to chodzi o to, że tą stronę mamy zwiedzoną. Możemy się wycofać. Gdzieś tutaj powinien być zaraz rozwidlenie, gdzie możemy się wrócić. O, właśnie tutaj. Jest zbadane, nie ma co dalej iść. A my musimy i tak zabić lidera kultu jeszcze, więc trochę jeszcze będzie roboty. Przy tym. Tu jeszcze coś mamy do rozwalenia. To sobie od razu to usuniemy. Zmieńmy lepiej broń. No, rozejrzyjmy się, co tutaj jest. Okej. Okay. My. Jest przeciwnik. Mierzymy. I zobaczmy, jak teraz obrażenia z tego walną. Wow! Praktycznie go no w sumie go zwanshotowaliśmy w ten sposób. Elegancko. Ładnie go dojechaliśmy bez masła. Tu u góry ktoś jest. Dobra, na razie tutaj nie będę szedł. Zamknijmy te drzwi na wszelki wypadek. Zobaczmy w takim razie to jeszcze prawą odnogę. O, to jeszcze ten bydlun. To załatwimy po prostu tymi strzałami niemierzonymi. I załatwiony, dobra, możemy teraz. O, rozwalmy te zwłoki. Wydobędźmy z niego strzały. Dobra, tutaj ktoś będzie chodził. O Jezu. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. On będzie pewnie. Dobra, teraz zrobimy mierzony pięknie. Teraz nam wystawił się, a my możemy teraz ten dalekosiężny strzał. Ładnie, jeszcze krwawienie mu nałożyliśmy. Więc ładnie, ładnie, bardzo. O, już go nie widzę. No co jest, czemu on się nie pojawia? A, teraz go widzę. Zobaczmy, ile on ma jeszcze. Dobra, jeden zmierzonego, znaczy z przymiarku. O, już ładnie, po 8 teraz. Wykrwawił się, idealnie. Zanim pójdziemy tam dalej, bo tam też coś lata, sprawdźmy tu u góry. Koron. Zmieńmy broń. Zaraz rozejrzymy się, coś tu cennego będzie. O, proszę bardzo. Dekorowany kołamarz przyda się. Statuetka z brązu bierzemy. Takie rzeczy w biblioteczce. O, proszę, zły zaklinania, jeszcze lepiej. A tutaj? Nic, okej. Okay. Nie jest źle. Nie jest źle. Tu mamy dwie przeczytane, co prawda one są mało warte, ale może ktoś znajdzie się chętny, żeby je to kupić. Możemy w takim razie podejść. Dobra, tutaj myślę, że za ten glif. Znaczy glif, to nie jest glif, to jest. Nieważne, co to. Nieważne. I ja go nie widzę. On będzie pewnie znowu. Okej, to zrobimy w ten sposób. I już powinniśmy go. Nie trafię go, bo jednak. No właśnie. Więc. No, już widzi mnie. Dobra, to w takim razie, że mnie widzi, to spróbujmy z dalekosiężnego. Spróbujmy go dwa razy jeszcze zaatakować w ten sposób. Pięknie ogłuszony, to jeszcze powinniśmy go trafić. Leży. Idealnie. Zobaczmy, to rozwalimy. Mamy skrzyneczkę, zwiedzimy zaraz ją. Okej. Okay. Zdobiona kasetka. Weźmiemy, to się przyda. Jeśli mamy miejsce. Tak średnio bym powiedział, ale dobra, otwórzmy nasz ten ekwipunek, dorzućmy nasze strzały i zrobiło się nam miejsce, świetnie. Weźmiemy sobie tą sieć do rzucania, to się nam przyda. Będziemy nam łatwiej walczyć z przeciwnikiem, który będzie do nas się zbliżał. No już nie mamy tu miejsca na to. Ale ze względu na to, że możemy zrobić taki myk, że sobie zjemy coś, przerzucimy, to te strzały będę mógł zabrać. Pięknie. Teraz możemy sobie sprawdzić, co tutaj ciekawego jest. Nic, więc idziemy do góry. Po prawej stronie tam jeszcze coś było. Zaraz sprawdzimy pod drzwiami. Coś jest. Okej, okay, zrobimy tak. Otwórz. Nie udało się otworzyć. No dobra, jest przeciwnik, który będzie nas tutaj dręczył. Więc odsuwamy się od niego. Właśnie, przybliżył. Oś ty bydlaku, śmierdzielu. Dwa razy kliknąłem broń, dobra. Sprawdźmy go. Może go zdążymy. Ale jeszcze nas podleczył. Podleczył się na zbytnim śmierdzie. Dobra, może go zasztyletujemy. Dobra, uwalonem. Idealnie. Jak nasza postać wygląda? Pragnienie trochę jeszcze. No, nie ma tragedii. Pusty talerz, super. I co to jest? Mak. Zmiana morale. Zmiana poziomu bólu. Ale poziom odurzenia nam wchodzi. Bólu mamy nie, odurzenie. Czy nie, my to potrzebujemy zjeść. Zjedzmy. Czemu by nie? Mamy jeszcze trochę wody, dopijemy.
trochę statystyki nam, niektóre zwiększą się, są potrzebne. A my zaraz powinniśmy sprawdzić ten dół, bo została chyba nam jeszcze jedna noga. Bo tu już więcej nic nie widziałem. Więc faktycznie pójdziemy zaraz w tą stronę. Strzał mamy jeszcze spory zapas, no i zwiedzimy zaraz tą stronę. Tym bardziej, że przydałoby się mieć jednak punkty wytrzymałości na maksa. Więc podleczmy się lepiej. Okej. Okay. Pocznijmy jeszcze chwilę. O, tyle co, żeby nam doszły te punkty. Bardzo dobrze. I teraz tutaj trzeba zobaczyć, co tu jest. Okej, okay, duże pomieszczenie. Ja bym sobie już to odpalił na start. Robi sobie kroczek. Nie widzę. Dupa o gór, nic nie widzę. Okej, okay, coś tutaj jest. Czym ty jesteś? Biczownik, dobra, wiecie co? Próbujemy biczownika cieknąć z tego dystansowego. Pięknie oberwał. Tu już chodzi sobie znowu. Jakiś inny. O, kim ty jesteś? Sprawdź to. Zakbar ja pier. Dobra. Dwa strzały idą tam. Obowiązkowo. Dobra, zobaczmy, bo tu trzech idzie. Ten 90 ma, ten ma 82, ten ma 10, tamten się powinien wykrwawić. Dobra, napierdzielamy tego. Jest raczej bardziej niebezpieczny. Więc dobrze byłoby go zgładzić szybciej. O shit. O shit, on czymś pluje. Run, nigga. Trzeba uciekać. Dobra, to już się zabiło, że tak to powiem. Ile ty masz jeszcze życia? Jemy. Dobra, spróbujemy go dwa razy z tego. Dobra, jest ogłuszony. Jeszcze żyje, niedobrze. Dobra, naciągnijmy. O, już nas gryzą, bydlaki. A to rozwalić już ręcznie. Ach, już tu podszedł do nas. Wiecie co, zrobimy odskok. Dobra, udał się. Spróbujmy go rozwalić. Dobra, rozwalony. Teraz spróbujmy tego dwa razy sieknąć. Dobra, odsunięty. Już nam się skończyła w sumie energia do strzałów. Okej, nie trafiliśmy tego małego gnojka. Idź. On zaraz do nas podejdzie. Naciągnijmy jeszcze, strzelmy sobie raz w tego. Okej, załatwiony i tego już powinniśmy ładnie ukatrupić. Idealnie, wyliczone, calculated, tak jak powinno być. No, to teraz zbierzmy nasze strzały, które nam tak teraz dupkę ratują pięknie. Możemy teraz faktycznie... I to trzeba było to bydle rozwalić. No to wiemy na przyszłość, że to pluje dużą ilością małych gównienek. Czyli jak każdy człowiek. No. Zobaczmy, czy tu coś ciekawego dropnęło nam. Albo czy coś ciekawego będzie jeszcze do zebrania. Dobra, tutaj już nic. No bieda, bieda straszna. Tutaj czy coś jak rozwalimy? Też nic. No dobra, zobaczmy tu. Czuneczki jeszcze zostały. No powiem wam, że mogłem tej sieci użyć, ale jej nie użyłem, bo jestem lamą i zapominam o takich rzeczach. Więc tak naprawdę ona nie była nam potrzebna, więc wszystko w calculated? Proszę bardzo. Poroże. Z łosia. I rękawice, które są słabe, zniszczone mocno. Ale weźmiemy, będzie na sprzedaż. Bo tu nic więcej już nie ma. W takim razie miejsce nam zostało tak minimalnie, więc nie ma tragedii. Bardziej moglibyśmy jeszcze zjeść kawałek sera. Niedługo trzeba będzie go zjeść i tak. Więc ładnie poszło, ładnie. O, tu jeszcze mógłbym jedną skrzynkę rozwalić. Ach, ta chęć posiadania czegoś więcej. Łoma. Z butu będzie wystawać mu, jak weźmiemy. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj przy okazji, jak już idę. Nic, dobra. W takim razie możemy wyjść i wrócić do wioski, raczej do miasta. No, wreszcie udało nam się dotrzeć do miasta i czas odebrać nagrodę. Ja po nagrodę. Na razie nie ma żadnych kontraktów, bo być później może znajdzie się... Jak to? Jestem tu po moją... A, pamiętasz, w kontrakcie przeklęty katakumby został ukończony. Wiedziałem, że może, że mnie nie zawiedzie, że to twoja zaszczona nagroda i pięknie, 850 sztuk złota. No to już jest kawał hajsu. Tylko, że oczywiście wyrzuciliśmy go, a trzeba będzie sprzedać ten... Rzeczy, że tak to ujmę, chociaż może uda nam się połączyć te sakiewki dwie. Połącz. No jeszcze trochę zostaje. Ziomuś, ty nie chcesz coś kupić od nas może? To się też od nas kupić, tylko że to są ceny właśnie dosyć marne. Dobra, sprzedamy to, bo to jest mało warte. Weźmiemy ten zwój oczyszczenia. No i pięknie, mamy teraz możliwość iść sprzedać nasze nagrody. Udało nam się znowu sporo gotówki zarobić.
Więc wypadałoby przejść się i zobaczyć, czy coś ciekawego będzie do kupienia. Ale to dowiecie się w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczyska.